Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. No jak zauważyliście już z pierwszej próbki, dzisiaj pogramy sobie troszeczkę na ognistym ptaku z szarotką, który został wyprodukowany w Polsce, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale jest taka firma Mensinger z Podhala, spod samiuszkich Tater, która od bardzo długiego czasu, z bardzo długą tradycją buduje instrumenty. Tak w ogóle, jeżeli już chodzi o tradycję budowania instrumentów gitarowych, no to Nowy Targ, czyli okolice właśnie tego, gdzie jest Waxmund, Białka Tatrzańska, kto jedzie na narty, pozdrawiam. To jest takie miejsce, gdzie w ogóle była szkoła lutnicza i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, no to jest naprawdę firma z osadzoną, zakorzenioną dobrze tradycją. Na kanale już o Mensingerach można było usłyszeć, bo chociażby można było usłyszeć o Mensingerach w wywiadzie z Markiem Kądzielą, na który bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Doktor gitarystyki w Akademii Muzycznej w Łodzi, nie może się mylić. I on wybrał właśnie gitary Mensingera. Kiedyś taki znany łódzki gitarzysta Bartek Papież również grał na Mensingerach. Nie wiem, czy do tej pory gdzieś tam na tych Mensingerach jeszcze gra. Nie ukrywam, że pierwszy raz o Mensingerach usłyszałem u Huberta Kozery, którego też wspominam tutaj nie przez przypadek, bo u Huberta Kozery w sklepie Max Music, takim malutkim sklepie, po raz pierwszy widziałem na przykład taką właśnie Les Polowatą od Mensingera. No i już wtedy zainteresowałem się tą marką. A nie mówię też o tym przez przypadek, bo w dzisiejszym odcinku gościnnie, co prawda nie będzie go widać, bo Jasiu nie chciał, wystąpił Jasiu Szluker, który jest bardzo dobrym łódzkim perkusistą. Nagrał mi dwie próbeczki, do których ja sobie dogrywam różne rzeczy ostatnio. I Jasia też poznałem w tymże sklepie Max Music właśnie. Więc bardzo, bardzo pozdrawiam. Zresztą ja się pracuję teraz w riffie i często się widujemy w tym riffie, więc cały czas mamy kontakt i czasem nawet sobie lubimy Jagermeisterka na offie srutnąć. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, szanowni państwo, że mamy dzisiaj polską gitarę z polskiej manufaktury, czyli manufaktura odróżnia się tym od lutnika, który pracuje samodzielnie i wytwarza, nie wiem, 10 instrumentów rocznie, no że jest to taka troszeczkę większa produkcja. Te gitary osiągają największą popularność w tym momencie w Niemczech. Idą tam jak woda, tak naprawdę, i mają bardzo, bardzo dobry statut w Niemczech właśnie. No i nie dziwię się, bo słuchajcie, to jest trzeci Mensinger, jakiego mam. Jeden był stratokasterowaty, jest na kanale, jeden jest telekasterowaty z F-em, którego posiadam osobiście i też jest on na kanale. Trzeci w tym momencie to jest ten Firebird, za chwileczkę się pojawi również czwarty. I są to instrumenty wykonane w najwyższym kunszcie tego, jak gitary manufakturowo można zrobić. Tak naprawdę, jak Marek mi ją przyniósł, to się śmiałem, że słuchaj, jakby wszystkie gitary tak były robione, to serwisanci nie mieliby co robić. Gitara z fabryki wychodzi z ładnie wypolerowanymi progami, gitara wychodzi z fajnie pozaokrąglanymi progami, gitara wychodzi całkiem przyjemnie ustawiona i wysetapowana. Zwracają uwagę na wysokość na siodełku i na wszystko to, na co się powinno zwracać uwagę, jeżeli wydaje się dużo, dużo, dużo kasy. To nie zawsze tak jest. Jak wybieramy sobie ekwiwalent w postaci fabryki na przykład indonezyjskiej i czasami tam stamtąd też instrumenty potrafią kosztować dużo pieniędzy, chociaż ostatnio na kanale było całkiem sporo fajnych, koreański i chiński Jackson na przykład, ale w półce tej cenowej, takiej dosyć już wysokiej, czyli 6-9 tysięcy złotych, też zdarzają się rzeczy, że tak sobie zastanawiamy się, no kurczę, kto to przepuścił. Tutaj mamy kontrolę jakości na najwyższym poziomie i materiały na najwyższym poziomie, wykonanie na najwyższym poziomie, przetworniki na najwyższym poziomie i wszystko to jest takie, że po prostu aż chce się taką gitarę brać i na niej grać. Więc pograjmy. Pierwsze nagranie z Jasiem. Druga próbka w tym momencie. Potem wam powiem tak, tam gdzie nie widać, na czym jest grane, czyli jeżeli nie jest to Laboga bądź Boss ME90, to wam powiem na samym końcu, na czym to jest grane, a wy możecie się zastanowić, co wykorzystałem, taka dzisiaj niespodzianka. Posłuchajcie.
Chciałem tylko oczywiście przypomnieć o tym, że można zostawić pod filmem lajka. Bardzo będzie mi miło. Jeżeli ktoś ogląda bez subskrypcji, czyli jest w tejże zonie osób powyżej 50%, która ten kanał bez subskrypcji ogląda, będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś taki właśnie zasubskrybuje, bo jest szansa na to, żeby urosnąć do 100 tysięcy subów na dziesięciolecie, więc zróbcie mi taki prezent na dziesięciolecie filmików o gitarach. Przypominam również o tym, że trwa zabawa patronite'owa. Zapraszam do wspierania kanału poprzez patronite i różne inne formy wsparcia, chociażby guzik wesprzyj pod filmem. Zabawa patronite'owa, która no, jest do wygrania tańsza gitarka niż ta z testu, ale gitarka, oraz trwa konkurs pokaż swój sprzęt, a jeżeli macie Mensingera jakiegoś, to tym bardziej go pokażcie, co prawda nie będzie to oczywiście zaplusowane, żebyście wygrali i właściwie to nawet tak się zastanawiałem, jak ten konkurs będę oceniał, chyba sercem bardziej niż okiem i lupą, o lupie później jeszcze pogadamy, natomiast no, nagrodą główną jest kamera Zoom Q8 N4K i jest dużo różnych innych fajnych nagród, choćby fajne paski od szamanu. Przechodząc już dalej do odcinka, szanowni państwo, no jak wiecie, mamy w tym momencie tutaj gitarę, która nawiązuje do gitary Gibson Firebird. Nawiązuje do gitary Gibson Firebird klasycznego kształtu, opartego o wzornictwo samochodowe z Ameryki i generalnie no, nowatorskiego jak na tamte czasy. Co prawda tutaj te nawiązania troszeczkę odchodzą, bo tak, no mamy normalnej wielkości humbuckery. Gibson również oczywiście robił te humbuckery normalnej wielkości, ale powiedzmy, że Firebird kojarzy się z takimi tak zwanymi mini humbuckami, troszeczkę takimi mniejszymi humbuckerami. I jeżeli chodzi o konstrukcję, no to normalnie Firebird ten gibsonowski ma konstrukcję neck through body, czyli po całości. Dlatego też tutaj jest ten schodek taki, no bo to jest taki jeden kawałek drewna, do którego doklejane są te skrzydełka ptasie Firebirdowe. Mensinger postawił na gryf wklejany, czyli tak jak również Gibson to stosuje, ale no nie ma tutaj neck through body, gryf jest wklejony na takim dość długim najprawdopodobniej bloku, nie wykręcałem tutaj tego przetwornika, ale tak się tego tutaj spodziewam, że tu jest taki long tenon, a body wykonane jest, szanowni państwo, najprawdopodobniej, jak tak sobie patrzę, to istnieje prawdopodobieństwo, że to jest jeden kawałek drewna. Ja tutaj żadnego połączenia dopatrzeć się jakoś za bardzo nie mogę, więc najprawdopodobniej jest to jeden kawałek drewna. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo elegancko z ich strony. No i jest to oczywiście mahoń, gryf oczywiście jest również mahoniowy, jest palisandrowa podstrunnica, progi medium, niekoniecznie jumbo, kościane siodło, binding tutaj dookoła, progi w żaden sposób tutaj oczywiście nie haczą. Przetworniki są to przetworniki niemieckiej firmy Heusel, bardzo stosowane właśnie przez Mensingera w swoich gitarach, no bo jak powiedziałem, są to no takie najwyższej klasy przetworniki z Niemiec, Niemcy je bardzo lubią, a te gitary sprzedawane są w bardzo dużej ilości do Niemiec. Chciałbym, żeby te gitary stały się popularne w Polsce i chciałbym ogólnie, żeby polskie gitary stawały się coraz bardziej popularne i żebyśmy zwracali jednak uwagę na ten kunszt i na te manufaktury, które w Polsce te instrumenty robią, no bo jak na razie wszystkie robią raczej, ja wiem, że to nie są tanie instrumenty, ale mówię, porównując to z indonezyjskimi rzeczami, można już się pokusić o zakup rzeczy polskiej, nie bać się tego, tym bardziej, że no wszystkie polskie firmy, które w tym momencie są wielkie, sprzedają rzeczy na zachodzie i ludzie tam kupują je bardzo, bardzo chętnie, więc może czas już na to, żebyśmy też zaczęli zwracać uwagę na polskie rzeczy. Mamy już polskie efekty, polskie wzmacniacze, polskie gitary, polskie perkusje się pojawiły, co prawda one chyba nie są robione akurat w Polsce, ale jest dużo rzeczy, które są w Polsce robione gitarowego, na co trzeba zwracać uwagę, dlatego też na przykład nagrałem ten dzisiejszy odcinek. Klucze Schallera, niemieckie. markery bardzo ładnie, po pierwsze bardzo ładnie zatopione, bez żadnych bobów dookoła, bez żadnego tutaj, wiecie, że coś tam gdzieś wyczuwamy pod palcem, no to wszystko jest kunszt z kunsztów. No i oczywiście ta góralska piękna szarotka. Drugie nagranie przed wami, znowu nagranie z Jasiem, znowu nagranie na mitycznym wzmacniaczu.
grałem na bębnach żywych, wiesz? Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę, jak sobie kupujemy Mensingera? Słuchajcie, Mensinger przychodzi do nas chyba z najbardziej wypasionym, miękkim futerałem, jaki w życiu widziałem. Są to futerały robione również w okolicach Waxmundu właśnie. Konkretne ze skórką, ze wzmocnieniami w miejscach, gdzie jest coś, wiecie, takiego jak na przykład główka, tutaj gdzie pick-upy są, tutaj gdzie się opiera gitara, również jest taka skórka, mięciutkie, fajne, no widać, że to jest solidne, dużo różnych fajnych kieszonek, dużo różnych fajnych zabezpieczeń, dodatkowo jeszcze takie zabezpieczenia, żeby wam się nie odpinało od tego, że to nosicie, żeby was tutaj nie piło w... jest w ogóle dobre słowo, żeby was tutaj nie piło w ramiona. Solidne metalowe haki. No, powiem wam, że jak już tylko ten case'ik, futeralik zobaczyłem, pokrowczyk, no to już dobrze się ze szczęścia, nie? Gitarka dodatkowo jeszcze przychodzi z paskiem, również robionym z logo Mensinger, bardzo, bardzo konkretnym, skórkowym, fajnym, pozwalającym na to, że gitara się dobrze trzyma i nie leci na główkę, i gitara ma zamontowane również straploki po prostu, więc jest naprawdę tutaj wypasior. Tu jest jeszcze jakaś jedna nakręteczka w tymże case'ie. No powiem wam tak, bardzo bym chciał, żebyście Mensingery kupowali, a przynajmniej na nie zwracali uwagę, nowe, używane i tak dalej, na rynku gdzieś tam na OLX-ie na pewno się one pojawiają. Być może pojawią się u mnie na OLX-ie niedługo, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie no są to gitary, które po prostu są rewelacyjne. Ja jestem, zresztą wiecie, kiedy się najbardziej jaram, nie? To widać, kiedy się najbardziej jaram. I jaram się tymi gitarami no naprawdę na bardzo, bardzo wysokim szczeblu jarania się. Grało mi się rewelacyjnie i grało mi się super i w ogóle jakby mi ktoś zakrył oczy i powiedział, że to jest Gibson, to w ogóle bym nawet nie miał żadnego cienia wątpliwości. Posłuchamy sobie trochę metalu, bo metalu jeszcze nie było, kurde, same dzisiaj spokojne nagrania, posłuchamy sobie trochę metalu, a potem zmierzymy i zważymy ten instrument. Słuchajcie, to tutaj zawsze jest taka naklejeczka. Jeden jest vintage neckowy, a ten jest TOZZ, ten na bridge'u. No i ten na bridge'u ma 19,5 kilo ohma.
i on daje ognia. I mimo tego, że to jest gitara, która no rzeczywiście mnie natchnęła raczej do grania dzisiaj takiego bardziej stonowanego i stonerowskiego, i jakiegoś takiego troszeczkę bardziej rozmytego gdzieś i w tym kierunku poszło, no tak włączyłem tą próbkę metalową, to chyba słychać też, że generalnie no gra to też metalowo i nie dziwię się, no 19,5 kilo to rzadko się zdarza. A ten vintage'owy dla odmiany 10,75, więc wcale nie tak mało, ale słychać w tych przetwornikach no naprawdę zawodowe brzmienie, słychać, że tam nic nie dzieje się przez przypadek, słychać, że tam wszystko jest po prostu tak, jak być powinno i nic tam, wiecie, nie wydarzają się rzeczy, których byśmy nie chcieli, żeby nam się w dźwięku gdzieś tam wydarzały, co właśnie można nazwać szlachetnością. Jak tam, jeśli chodzi o grubość gryfu? Gryf jest gibsonowski, taki bym wam powiedział, ale z drugiej strony 21 mm niecałe na progu pierwszym. No więc tak gibsonowsko, 21,3 na progu piątym, na progu siódmym 21,5 mm, na progu dwunastym 22,4 mm, więc no taki mieszczący się w normalnym gryfie gibsonowskim. Zresztą jak ktoś kupuje akurat takiego Firebirda, no to nie szuka tutaj super ultra sportowego gryfu. Mógłby się spodziewać czegoś takiego bardziej chunky. Jest ok. Wszystkich zadowoli, jest pośrednio. No oczywiście, wiecie, no sportowców nie zadowoli, ale no sportowcy na takie gitary, jak już patrzą, to spodziewają się, jak powiedziałem, tego, co można kupić. Co jest ważne również, tutaj jest Scarf Jointik. Kiedyś się tam pomyliłem z tym Scarf Jointikiem. Scarf Jointik tam naprawdę wzmacnia konstrukcję, jeśli jest dobrze zrobiony, jeśli jest dobrze sklejony. Tutaj w ogóle nic nie czuć, nic nie wyczuć pod palcem, jak to mawiał Miguel. No i dodatkowo główka ma takie leciutkie tutaj wzmocnienie w postaci pogrubienia takiego, czyli jest udoskonaloną konstrukcją gibsonowską i to pogrubienie nie przeszkadza w graniu na pierwszej pozycji, bo czasami te pogrubienia potrafią być tak zrobione, że mogą przeszkadzać. Główka oczywiście w przepięknym rewersie. Nie wiem, jaki lakier jest użyty. Waszym zadaniem jest dopatrzenie się, czy oni używają nitro, czy poliuretanów. Ja bym się pokusił o to, jak na ten lakier sobie patrzę, że to może być lakier nitro, tak naprawdę. Dobra, zobaczymy sobie, jak tutaj mamy z wymiarami, jeżeli chodzi o gryf dalej. Na siodełku szerokość 40 mm, natomiast rozstaw strun na siodełku 32,6. Na progu pierwszym 41 mm. Dosyć wąski ten gryfik jest, ale nie wyczułem tego jakoś specjalnie podczas gry, żeby mi to, wiecie, gdzieś tam w czymś przeszkadzało, tak? 44,8 na progu piątym, na progu siódmym 46,4, na dwunastym 50 mm i na samym końcu gryfu 55. No więc on jest wąski. Ostatnio gdzieś tam pojawiły się jakieś nawet takie gryfy z 57. Jest to troszeczkę na pewno węższy. Zanim sobie przejdziemy jeszcze do tego, że tutaj wam przycisnę grzebyczek, to zobaczymy sobie, ile ta gitara waży. Powiem wam, że no, słuszną linię musi mieć nasza władza, a gitara waży 3,66, więc tak naprawdę jest to instrument, który no, nie da się ukryć, ale mieści się, powiedzmy, że w granicach tego, ile gitara elektryczna waży. 3,5 kilo to jest to, co zawsze przyjmuję jako taki wzór, wyznacznik. Myślę, że można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że to jednak jest coś a la Slim Taper. Patrząc sobie na to, jaki profil ten gryf tutaj ma. No bo jak widzimy, jest to dosyć jednak płasko, szeroko taki rozciągnięty. Czyli nie ma takiej tutaj, wiecie, bułki. No 20 mm na pierwszym progu, no to jest tak całkiem już malutko. No wiadomo, to nie jest 19 jak w Jacksonach, jak mówiłem wcześniej. Ale no jak widać, też rozkłada się to też w taki właśnie sposób dosyć płaski, więc całkiem nieźle. To co, następne nagranko?
Ktoś by mógł się zapytać, czy firma Mensinger robi tylko i wyłącznie kopie instrumentów, no bo rzeczywiście tutaj głęboka inspiracja Gibsonem jest. No ale jak się wejdzie na stronę internetową, no to tam znajdziecie dużo różnych ciekawostek w postaci również wzorów takich no całkowicie autorskich. Chociażby gitara, na której gra Marek Kądziela, no to jest taki totalnie autorski wzór Mensingerowy, ale za chwileczkę również pojawi się test hollow body albo semi hollow body, takiej wielkiej jazzowy, nie pamiętam teraz czy ona jest semi hollow, chyba jest semi hollow, wzorowanej niby na 335 od Gibsona, ale jednak z innym wyglądem, więc to nie jest tak, że tam są tylko i wyłącznie, wiecie, wierne co do jednego kopie gdzieś tam jakichś kształtów, które są znane. Oczywiście no, taki jest model firmy, że robią instrumenty, które odwołują się do tradycji, ale również, tak jak powiedziałem, no fajnie, że dodatkowo jeszcze są tam instrumenty, które są zupełnie inne od wszystkiego i że próbują gdzieś znaleźć też swoją drogę. Nie będę ukrywał, że no fajnie byłoby móc testować te instrumenty w takiej regularnej ciągłości i pokazać wam wszystkie modele w przyszłym roku, że jest to taki mój jeden z celów, który chciałbym na tym kanale osiągnąć. Nie będę też ukrywał, że w styczniu jadę w tamte okolice, do Białki Tatrzańskiej właśnie na narty i już wstępnie się umawiam na to, ażeby wizytę w fabryce Mensingera, w manufakturze Mensinger zrobić po prostu i tam pokazać, jak te gitary są zrobione, więc mam nadzieję, że materiał się da się nakręcić i że wszystko wyjdzie po naszej tutaj myśli. Jestem wielkim fanem w tym momencie gitar Mensinger z Polski. Cieszę się, że w Polsce są takie manufaktury i że osiągają, jak powiedziałem już wcześniej, gdzieś tam na zachodzie popularność. Chciałbym, żeby tą popularność osiągały również tutaj u nas w Polandowie. Do waszej, że tak powiem, dzisiaj będzie trudniejsze zadanie dla wszystkich tych, którzy dotarli do samego końca, bo nie trzeba pisać komentarza z jakimiś głupotami randomowymi, tylko chciałbym, żebyście weszli na stronę Mensingera, znajdźcie 5 minut dla gitary, bo gitara jest najważniejszą ze sztuk i żebyście po prostu napisali, który z modeli wam się najbardziej podoba i dlaczego jest to Arkadia. Bardzo oczywiście dziękuję za docieranie do samego końca odcinków, bardzo dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie, mam nadzieję, że filmiki się podobają, mam nadzieję, że przejście na 4K się również podoba, mam nadzieję, że wszystko, co tutaj się dzieje, raduje wasze gitarowe serca, po to właśnie jest robione. Jak zwykle na samym końcu dziękuję również wszystkim tym, którzy kanał wspierają poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, poprzez jakieś fanty, które potem lądują bądź w systemie nagłośnieniowym, bądź na nagrody. Osoby, które są teraz na liście, czyli patroni przez Patronite'a i przez YouTube'a, plus różne inne formy, no to są osoby, które sypią groszem po to, żeby ten kanał mógł się rozwijać, za co ja jestem ogromnie, ogromnie wdzięczny i za co rozwijam ten kanał właśnie dla was. Przypominam o końcóweczkach samochodowych, bardzo proszę o wasze końcówki, nagrywajcie je, co prawda teraz dużo końcówek z muzeum, ale one się gdzieś tam zbiorą. Przed końcóweczką nie pamiętam, co tam jeszcze zostało na nagranie do zagrania. Wszystkie nagrania, których nie widać, na czym grałem, nagrane są liniowo na Tonexie. Ale będzie jeszcze za chwileczkę nagranie na labodze, na wzmacniaczu, żeby nie było tak, że wiecie, że cyfra zabija. No słuchajcie, cyfra nic nie zabija. Cyfra jest wykorzystywana przez wielu muzyków w tym momencie. Jest nieodłącznym elementem naszego życia. Cyfry są lepsze lub gorsze, ale na szczęście są też coraz lepsze. Ale wzmacniacz też musi być, więc laboga również się oczywiście pojawi. No i to chyba wsio. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Chyba jutro mi się uda ogłosić rozwiązania konkursów, zabaw i wszystkiego. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, co wyjdzie. Trzymajcie się. Pa!
Na samym końcu, jeszcze przed samą końcóweczką samochodową, bo bym zapomniał, a zapominam też o tym dlatego, że to trzeba zrobić w kontekście. W tym momencie za chwileczkę będziecie oglądali tutaj nagrania zrobione na 8-krotnym powiększeniu. Nakręcam 8-krotną lupę i staram się dla Was pokazać z reguły wykończenie progów plus jakieś tam gdzieś szczególiki na mostku i tak dalej, i tak dalej. To jest taka nowość na kanale i obiecałem sobie, że będę Wam opowiadał o tym, no, o tym, że to jest w kontekście. Nikt nie chodzi z lupą do sklepów. Natomiast chciałbym, żeby ten kanał był na tyle wiarygodny, że te nagrania są po prostu robione tak, żebyście naprawdę mogli sobie wyrobić zdanie o takiej gitarze, ale weźcie pod uwagę, że taki 8-krotny, po pierwsze tam z fokusem jest problem, no bo wiadomo, że ta soczewka na aparacie po założeniu trochę tam psuje to fokusowanie, więc ja muszę trochę też ręką tam robić i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę na to, jak po prostu są wykańczane progi w instrumentach. Tutaj są wykończone na bardzo, bardzo wysokim kunszcie, ale zawsze gdzieś będzie coś tam na takich powiększeniach widać, więc jestem zobligowany do tego, ażeby o tym wspomnieć, ale lubię to robić i lubię dla Was, jak mówię, no, rozwijać ten kanał w takim kierunku, żeby tutaj było jeszcze więcej informacji. Jeżeli ktoś ogląda cały taki film długaśny, no to naprawdę wyciąga wnioski na temat jakiegoś instrumentu. Gitary są zrobione lepiej lub gorzej, a od producentów zależy, jak je robią. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że tutaj widać gibsonowski sznyt na bindingu. W Gibsonach też czasami takie ząbki na bindingu widać. To jest robota ręczna i nie jest to ewenement, że tak powiem. Jak się nazywają te auta na tych wielkich kołach? Nigdy tego nie wiem. To są te hodrody? Jak to jest? W każdym razie, no, tutaj to koło jest prawie takie wysokie jak ja. Ciekawe, jak się jeździ takim autem. To też jest interesujące, jak się takim samochodem w ogóle jeździ. No bo tutaj, wiecie, buda i kabina w środku, wszystko małe, a tutaj takie te koła wielkie. Typowo, no, rozpoczyna się niby niemiecki, niby muzeum jest w Niemczech, ale rozpoczyna się tak typowo amerykańsko, nie? Więc to też jest tak, no hot rod, hot rod model, a w hot rodzie ten tutaj, to nie wiem, jaki to jest samochód, wygląda na jakiegoś Chevroleta Super Monster. Zobaczmy, na czym to jest zrobione. Nie wiem, nie doczytałem się. Ford Pickup Truck, aha, no też jakiś Ford Pickup Truck. Amerykańskie samochody to też wszystkie wyglądają tak naprawdę tak samo, nie? Tutaj drewniany Jeep CJ7, zrobiony całkowicie z drewna. Też fajne. Nawet felgi, drewno felgi ma. Mają ludzie fantazję, robiąc auta.